ilość spędzonych wieczorów teatralnych. Ale kiedy po ostatnim akcie spuszczono kurtynę, zrobiło się jeszcze przyjemniej. Pam, pim, pam, 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 pim, pam, 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 pati, papi, cia, 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 di, ta, ta, ta. Co za rozkoszne widowisko. Dostrzegam wyraz zdziwienia na twarzy szanownej pani, ale zaraz wszystko wytłumaczę. Była pani na tej sztuce? Nie. Numerek, proszę. Tak. Rzecz dzieje się. Na odcinku produkcyjnym pedałów fortepianowych w Państwowej Fabryce Fortepianów imienia Kendry Stefańskiej, bohater pozytywny, żelazny charakter, nagle uważa pani konflikt. Pod wpływem czarnego charakteru i za jego podszeptami bohater zamiast pedałów do rowerów zaczyna produkować pedały. Skutek? Wiadomo. Kendra Stefańska siada do instrumentu, naciska pedał od roweru i fortepian rusza! Estrady. Kurtynat pierwszy skończony. Poproszę numerek. Tak, przepraszam. Akt drugi. Jesteśmy w fabryce rowerów. Pozytywna bohaterka, zatrudniona na odcinku pedałów fortepianowych, kocha się w czarnym charakterze, nie wiedząc oczywiście o jego brakorubczych machinacjach. W świetlicy ma się odbyć koncert i oto gdy Stefania Kendra zajeżdża przed budynek fabryczny na welocypedzie zaopatrzonym wskutek dalszych machinacji w pedały fortepianowe, w pozytywnym bohaterze budzi się... Numerek! Roweru? Nie zauważyłem z tym. Numerek na odbiór garderoby, poproszę. Tak, tak. Już. Tak, numerek. Mimo to bawiłem się fantastycznie. Zawdzięczam to, proszę pani, potędze imaginacji, z której to właściwości mojego umysłu stale korzystam, gdy idę do teatru. Siedząc na widowni, naciskam, że tak powiem, pedały fantazji i widzę zupełnie inną sztukę. Dziś na przykład odgrywano utwór Ona i pedały. A ja byłem na pięknej Helenie Offenbacha. Nie ma numerka. No co teraz będzie? Nic nie będzie. Wyda mi pani palto i kapelusz i pójdę do domu. A ja bez numerka garderoby nie wydam. Jak to pani nie wyda? No zwyczajnie. Nie wydam, bo ja za nią jestem odpowiedzialna. O, proszę okazać numerek 126, wtedy wydam. Inaczej nie. Pani chyba żartuje? Nie. Wesoła sytuacja. Pusty śmiech, nie wierzę. A tu nie ma żadnych żartów o wesołości ani śmiechu. Tu jest teatr. No, a jeżeli ja ten numerek zgubiłem? To niech pan szuka. Obywatelko paniusiu. Przecież widzicie, przeszukałem wszystkie kieszenie. Weźcie tę sprawę na logikę. Jeden ja, tak? I jedno palto, tak? No to czyje może być to palto? Szacha perskiego? Cały gmach jest pusty, w całym gmachu zostaliśmy tylko my dwoje. Ja i to palto, nie licząc oczywiście was, obywatelko damo. No to czyje jest to palto, zapytał wybuchu? No nie bój to pan nie szacha, nie gmacha, bo ja się nie boję. Pan sami nie będzie straszył. Które uprzedzam, żeby mnie żadną ligiką, czy jak tam nie ubliżać, bo ja też swój honor mam. Przepraszam, cofam logikę, weźmy na matematykę. 2 razy 2, 4, tak? 126. Proszę okazać numer. Jak ma pani na imię? Ja nie mam obowiązku odpowiadać. Święte słowa, ale dajmy na to Józefino. Wie pani, pani Józefino, za co panią cenię? Za charakter. Wybrz więcej było takich kobiet w Polsce. Nieugięta wola, dyscyplina, obowiązkowość, ale myślę sobie, pani Józefino, że nawet tak żelazny charakter nie wyklucza miękkiego serca. Noc taka cicha, nas tylko dwoje, pani Józiu. Z pana to dobry. Wiem, numerek, nie. To coś głębszego, poważniejszego. Już nie się faszę, psy się uśpiły. I
ogień. I ty może samotna, daj rączkę. Och, ta rączka, jaka chłodna. A kto wie, może moglibyśmy razem pójść przez życie. Doj pol, doj ziemku. Maharadży. Moje palto było karakułowe na zewnątrz, gronostajowe wewnątrz, a ten kapelusz z selenowych lisów, o, a kołnierzyk, bolero, cholero, ze strusimi piórami. Gdzie jest ten strój królewski, zapytowy wuje. Co uczyniłaś z takowym? Nie mogę, albowiem go nie otrzymałem. Otrzymałem natomiast numer 125. No i co? No ja bardzo przepraszam. Musiałam się omylić. Obok. Co obok? 125 i 126. Zgoda z podstawowymi zasadami matematyki. Mimo to proszę o moją bezcenną, zabytkową, muzealną odzież. Na logikę. 2 razy 2, 4. 126. Już nie szans mi na tyś uśpiły i coś tam ze... No, ale przecież pan jeden i palem to jedno, więc czyje mogłoby być? Vitalis. A wiesz, stara cioto, co w języku łacińskim znaczy vitalis? Życiowy! Życiodajny! Życiem tętniący! Hurra!
nad modrą falą goniąc spojrzeniem, smutna usiadła dziewica. Pierś rozedmana czułem westchnieniem, chustką podciera swe lica. Żegnaj mnie ojciec, żegnaj mnie matka! Nad modrą falą goniąc spojrzeniem, smutna usiadła dziewica. Pierś rozedmana czułem westchnieniem, chustką podciera swe lica. Żegnaj mnie ojciec, żegnaj mnie matka, już nie wytrzymam twej męki. Próżno trudziłam się do ostatka, dziś zginę z własnej swej ręki. Tak smutną dolę opłakująca już się szykuje do skoku. Wtem czyjaś ręka z boku ją trąca. Cud dzieje się na jej oku. Stop. Ale już... Przepraszam. Jedno ogłoszenie, bo ja korzystam pierwszy raz ze sposobności, aby się móc publicznie uzewnętrznić. Bo dotychczas nie miałem okazji. A ja jestem naturą delikatną i artystyczną. I pchać się nie umiem! To wszystko, co chciałem powiedzieć. Legenda Wieniawskiego. Przepraszam, bo jeszcze jedno. Dlaczego Wieniawskiego? Bo na zeszłoroczny konkurs w Poznaniu nie dopuszczono mnie. Można tu przytoczyć tytuł słabej powieści Leona Schillera, Intryga i zazdrość. One to zaciążyły nad moim życiem. A takowe miałem niełatwe. Chodzi bowiem o to, że dotychczas nie wiadomo, czy się urodziłem, czy nie. A jeżeli nawet, to i tak przyszedłem na świat od razu z konkurencją, jako bliźnie. Podobny byłem do swojego braciszka. Tak dalece, że jak ktoś na nas spojrzał, to nie wiedział, czy to ja, czy to on, czy to w ogóle żaden z nas. Ja po 3 dniach umarłem, a jego przez pomyłkę pochowali zamiast mnie. Bo nie można było rozróżnić. Teodor mu było. A ja cóż, człowiek jak człowiek. Kołnierzyka numer 38, mieszkania 6, legenda. Mowa, to o co mi chodzi? By się artystycznie i duchowo uzewnętrznić, wypowiedzieć, wyrazić! To co tu? Ja próbowałem na początku za pośrednictwem talentu teatralnego. Było tak, idę do głównego naczelnika teatrów i mówię, obywatelu główny naczelniku, ja w sprawie nowej koncepcji Hamleta, dajcie się uzewnętrznić, sprawa jest następująca, wyć albo nie wyć. Uważam, mówię, że tylko za pośrednictwem śpiewu dojdziemy do prawdziwego umasowienia tej roli. Od dzisiaj śpiewamy ten monolog. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Coś tak, no. Więc jak? Obywatelu główny naczelniku, zgoda? Ja jedno muszę przyznać. Woźnego w tej instytucji to mają siłacza. A może nawet dobrze się stało, że ja tego Hamleta nie odegrałem, bo ja się mogłem grubo narazić. On tam potem woła do tej dziewczyny, którą moralnie nadwyrężył. Ofermo, idź do klasztoru! Skierowany jak na dzisiejsze czasy, nie bardzo. Ale fakt jest faktem, że nie dopuścili! Święty płomień w duszy coraz silniejszy, człowiek chce się wyrazić. Chwytam więc pędzel. Maluję. Realizm. Stół! Na stole kalafior. Kawałek dorsza. I butelka kefiru. Posyłam na wystawę. Odrzucili. Zemdliło ich. Żadnego powiadają kulturalnego wydźwięku. Niech pan coś społecznego podpuści. Maluję więc drugi obrazek. Karafka wody z rzeki Odry i Nysy i numer nowej kultury. Odrzucili. Za dużo wody, mówią.
legenda Wieniawskiego. Trzeba tu. Ja sobie jeszcze jedną rzecz przypomniałem. Ja próbowałem się również uzewnętrznić za pomocą pióra. Piękności utwór napisałem. 12 rozdziałów, wszystko do rymu. Tytuł Pan Mateusz. Początku już nie pamiętam, bo zaraz wkrótce nastąpiło pewne wydarzenie, które mocno nadwyrężyło moją pamięć, ale coś tam było o zdrowiu, że ten tylko się dowie, kto chory. A dalej to różne różności opisałem. Polowanie, grzybobranie, dziewczynę zdrowiem imieniem Małgosia, jej ciocie, Melpomenę, nawet księdza kwestarza patriotę zwanego Wacek Kaplica. Wszystko było. Więc tak. Idę z tym na Krakowskie do Związku Literatów i mówię: koledzy, kontrydansa czas zacząć, pan komornik rusza. Nie powiem, zrobiło się wielkie poruszenie. Kiedy się obudziłem, to słyszałem tylko głos pielęgniarki. Spokój, mistrzu, spokój. Niebezpieczeństwo już minęło. Zaraz zmienimy bandaże. Zawsze to samo. Intryga. Zazdrość. No to co mi pozostało? Muzyka. Ja próbowałem na początku na fortepianie, ale jakieś takie za duże fabrykują w rodzaju Chevrolety, żeby chociaż tę kawkę. To ja do skrzypiec. Małe to takie. Nie 20 strun jak tam, tylko 4 czy 5. Nie wiem, nie liczyłem. Legenda Wieniawskiego. Proszę. Tut jaśniejące w słońcu wspaniale, jakim się w bajkach zachwycasz. Oto znienacka pienią się fale, z fal wstaje złocisty rycerz. Czuć, że jest duchem po pierwszym słowie, groźnie wygląda, lecz godnie. Pancerz ma z przodu, hełm ma na głowie, a niżej jak zwykle spodnie. Dziewico czysta, wiem, żeś nietknięta, dla ciebie wyszedłem z głębi. Pragnę ci zerwać boleści pęta, tylko mnie mów, co cię gnębi. Chcesz li klejnoty, chcesz li pałace, czy chcesz li zniżki do kina? Wszystko ja dam ci, wszystko zapłacę, powiedz, dziewico jedyna. Chcesz li, by każdy podziwiał cię, by chcesz być królewną zaklętą? Chcesz złote miasta? Chcesz złote zęby? Wszystko ci dam, boś nietknięta. Nic mi klejnoty, nic mi pałace, rzecze dziewica żałosna. Wszystko zapomnę, wszystko niech stracę, 40 mija mi wiosna. Wszystko zapomnę, wszystko niech stracę, to mówiąc spuszcza oczęta. Jedno życzenie mam ja ogromne, żebym już raz była tknięta. Rycerz się wzdrygnął okropnym ruchem na to życzenie kobiety i rzekł: przepraszam, wszak jestem duchem, nie mogę służyć niestety. Potem ją ujął i rzucił do wody. Fala zakryła jej lica. Tak to zginęła w kwiecie urody ostatnia warszawska dziewica. Thank you.
zasadzie to nie mam za wiele do powiedzenia. Ja chciałem tylko wyjaśnić, że ja nie umiem grać w brydża. To... wielkie rzeczy. No wiele ludzi nie potrafi grać w brydża i są z tego powodu szczęśliwi. Ale nie ja. Moja tragedia jest głębsza. Ja nie umiem grać w brydża, ale... ja gram. Ja muszę grać. To jest wymaganie mojej żony. Ja się brzydzę, brydzę! Przepraszam, ja się brzydzę... nieważne, ja się brzydzę... brydzę. Ja gram, ja muszę grać, bo ona tego chce i nigdy nie ma czwartego. To, że ja 15 czy 20 nie mam na zapłacenie weksla, to się nie liczy. Ważne jest to, że ona nie ma czwartego idioty, żeby się przerzucać tymi kolorowymi karteczkami. Ona sprowadza do domu różnych typów. Sadza ich przy moim stoliku. Karmi ich makaronem. Daje im moje ciężko pożyczone pieniądze. I pozwala im wykrzykiwać mi w twarz najordynarniejsze słowa. Jednego zapłaci pan. Gryblas. Krosty na twarzy. Wicemistrz brydża w pensjonacie Wandziula w Otwocku! Ja grałem z nim kiedyś przeciwko żonie i Zajtkino. No to moja żona powiedziała bez aty. Ten z prostami powiedział kontra. No to ja powiedziałem pas. Jak on wstał i zaczął wykrzykiwać na całe gardło. Jeżeli mi pan jeszcze raz po moim kontra nie pokaże kolorów, ja pana różne pis! Siny z bladości i oburzenia. Gdybym ja przy sobie miał wtedy rewolwer czy nóż, ja bym go... spolisz. Po tym wszystkim moja żona powiedziała, że w zasadzie to on miał rację. Bo gdybym ja tak zrobił w klubie myśliwskim, to by mnie stamtąd wyrzucili. Tamtego wieczoru ona powiedziała, że musi mi załatwić profesora od brydża, bo to jest wstyd, żeby dorosły człowiek nie umiał policzyć 13 kart. Ja musiałem kupić zeszyt i piórniki. Dobrze, że nie kazała mi chodzić z tornistrem. Od tamtej pory ja cierpię na rzecz. Ja nareszcie się kładę spać o 4 na że ja licytuję szlemika. Że ja robię impas z dziewiątką. Ja się męczę, bo ja nie mam dojścia do stołu, a cała rodzina mojej żony siedzi w charakterze kibiców i chichocze szatańskim śmiechem. Ale kiedy ja w końcu zasypiam spokojnym i łagodnym snem, to mi się śni, że ja jestem singiel król. I że ja leżę bez jednej. I wtedy od razu się budzę do czarnej rzeczywistości i ja leżę z jedną. Ja jestem jak ta plotka przy królowej, a tu, która mnie bije na trzecim ręku. Przez ten bryż to ja mam zmarnowane życie. Dawniej też nie było wesoło. Żona miała okres krzyżów. Ona potrafiła zadzwonić do mnie do pracy i zapytać, jaka jest część ciała na 4 litery i kończy się na A! Mnie krew do głowy uderzała. Ja mówiłem na głos świństwa, to się potem okazało, że to była ręka. Nigdy nie przepadałem z miłości za moją żoną. Między nami, można powiedzieć, zawsze była zbyt duża różnica płci. Teraz już w ogóle nie ma mowy o płeć. Kiedy ona przegra ze mną, to ona nie płaci. Ale kiedy ona przegra z kimś innym, to ja muszę za nią zapłacić. Kiedy ja z nią przegram, to też muszę mi zapłacić. Ja się w takim razie pytam, kiedy ja w ogóle mogę wygrać. Ona nawet do naszego życia jedno-erotycznego wprowadziła rozgrywkę pyżową. Tak. Gdy się kładziemy spać, to
kier. Czyli że ma ciągoty. No to ja muszę powiedzieć dwa kier, czyli że się zgadzam i podnoszę kolor. Albo pas. Czyli impas. Kompletna niemożność. No to ja kiedyś śmiało mogłem powiedzieć nawet trzykier. Ale powiem, byłem tak zły, że powiedziałem pas. To ona na to mówi, z taką kartą się mówi pas? To ja powiedziałem, że ja nie gram z takimi, co zaglądają w karty. Wściekły? Przecież nie jestem panu nic winien. Jesteś mnie pan winien, kranie za rachunek na odwrót. Dlaczego? Jak się pana zapytałem do moich skłonności matrymonialnych względem Rybki i że zamierzam ją prosić o rękę wraz z innymi częściami ciała. I pan kazałeś to zrobić w sposób poetycki. No i co w tym złego? To powiedziałem jeden z pańskich wierszy. Widziałem kobieto muchoparny. Ty jesteś jak zdrowie. Jak cię trzeba tępić, ten tylko się dowie, kto cię stracił cholerą. No i co? Poczęstowała mnie to. Dobry był? Nie wiem, bo mnie poczęstowała, rzucając w moją osobistość. No i tak miałeś pan szczęście. Oni mówią, że jest jak Mercedes. Czyli że co? Dobra firma? Nie. Czyli że lekkie prowadzenie. Miłości wpadłem już nie raz, to mam demokratyczne serce. I tak się stało, proszę was, że zakochałem się w kelnerce. Gdym ją uścisnął, rzekła: nie! Masz pan ze wstydu całą dłonę. Jak szczęśliw ze mną, wszak pan wie, dotknięcie będzie policzone. Po kilku dniach zmieniła ton.
za dotknięte nie liczyła. Przysiągłem miłości i boskom, aż mnie nareszcie odwiedziła. Szepnąłem moją, bądź mój śmiech. Me serce pali się szalenie, a ona na to. Ach, nie, nie! Poprasza się o niepalenie. Przepraszam. Nazajutrz rano, co mia miał? Płakała, że model 2 jest droższy. Szanowny panie, jak pan śmiał? Swój skarb straciłam, dół najdroższy. Odrzekłem tak, to przykre lecz. Daremne żale, trudna rada. Ach, pani za zgubioną rzecz. Mój zakład wszak nie odpowiada. Od czasu, kiedym widział ją, minęły za się 3 kwartały. Odwiedził kelnereczkę mą. Kość wprawdzie mały, ale stały. A dawny gość dziś kłopot ma. Na interesie musiał stracić. Dzwoniłem dawniej po nią ja. Dziś ona dzwoni. Proszę płacić.
słyszał bym, że wszyscy inni lepsi są niż ja. Wiesz, co ci powiem, spróbuj. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może spotkasz milszego, z lepszym sercem od mego. Ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie, czy ktoś ciebie tak rozumie, czy ubóstwia tak jak ja. Bądź spokojna, że wrócisz, wszystko rzucisz i wrócisz, ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Ja nic nie znaczę, tylko ty. Ty masz szczęśliwą być. Ja ciebie kocham, lecz nie będę zły, gdy szczęście da ci inny. Może on da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może spotkasz milszego, z lepszym sercem od mego. Ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli jednak się przekonasz, że najlepiej było u mnie, i serdeczniej, i rozumniej, że najlepszy byłem ja, wtedy stamtąd uciekaj, ani chwili nie zwlekaj. Pomyśl o tym, że tęskni ktoś, że już czas, że ja czekam. Jestem zdrowy typ, choć były w życiu grzechy, lecz serce zdrowe mam jak byk, a płuca mam jak miechy. Wątroba, nerki, cuda wprost, ach co za analiza. Bajeczny wzrok, przeciętny wzrost, a kiszki palce lizać. I tylko jedno mi doskwiera i radość życia mi odbiera. Nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera, trzęsą cholera, o!
tiki nerwowe, bite podryki nerwowe, jakieś wybryki nerwowe, triki nerwowe, o! Organa wszystkie zdrowe, tu z tego gdy nerwowe, choć lubię spać i dobrze zjeść, nie mogę pracy znieść, bo proszę państwa, nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, to mną bez przerwy cholera, trzęsą cholera, o! Zaprosił mnie na obiad szef, na swoje imieniny, a wtem zaczyna drgać mi brew i robię głupie miny. Kto inny by przeczekał szok i byłoby po wszystkim, a ja szefowej kuksa w bok, a szefa w łeb półmiskiem. To jeszcze nic na domiar złego, kradnę mu forsę, a dlaczego, no dlaczego? Nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera, trzęsą cholera, o! Widzę na przykład 20 zł na przykład, muszę je złapać na przykład, schować na przykład, o! Mam żonę, mam kochankę, prócz tego utrzymankę i kilka siksy, tak prefiks, wszystkiego mało, bo proszę państwa, nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera, trzęsą cholera, o! Nerwy cholera, przeklęte nerwy cholera, co mną bez przerwy cholera, trzęsą cholera, o! Lubię po prostu położyć się w prawie po prostu i nic nie robić po prostu, gwizdać po prostu, o! Organa wszystkie zdrowe, cóż z tego, gdy nerwowe, choć trzeba dać, ja wolę brać, a wy powiecie, że to nie nerwy cholera, to wcale nie nerwy cholera, tylko że to zwykła cholera, świnia cholera, o! W obecności małżonki mojej w domu wyjęłam w pokoju jadalnych i kabetek z podłogi. Umieściłem tam skrzynkę zawierającą 25 kg dynamitu. Następnie przeprowadziłem instalację elektryczną pod dywanem, której kontakt umieściłem w kuchni. Dziś rano, kiedy małżonka moja siedziała przy śniadaniu, poszedłem do kuchni, włączyłem prąd i dynamit eksplodował. Wiadomo, znikł wszelki ślad. Policja znalazła na miejscu zbrodni trochę żółtego, wonnego popiołu. Możliwe, że to jest pańska żona. Proszę powiedzieć, co skłoniło pana do tak straszliwej zbrodni? To długa historia, panie sędzio. Ona była straszna. Zła? Nawet nie zła. Idiotka była. Dokuczała panu! Nie, była dla mnie całkiem dobra. Dbała o mnie, radziła, żeby się nie zaziębić, nie pić, nie palić, żeby wcześniej chodzić spać. Dlatego pan ją zamordował? Częściowo. Główny powód był, że się mi zdrzyła. Pieściła i chciała zrobić z naszego życia tak zwaną czarującą idylę, polegającą na zdrowiu, szczęściu, pomyślności i tym podobnej. Ohyda. Niech sobie pan wyobraża. 35-letniego mężczyzny, który
siedzi z babsztynem przy obiedzie, żre przypaloną zupę i cielęcinę w złym sosie i słyszy takie aforyzmy. Mężusia taka smutna. Po obiadku pójdziemy do kina, potem wrócimy do domciu. Ja mężusowi zaśpiewam, a jak mężuś będzie grzeczny, to dostanie całuska! A Kazio Szczycki wczoraj dzwonił, żeby się spotkać o 5 w Madrii. A? Potem wstąpić po tą rudą nitkę. Wyjechać za miasto na kolację, urżnąć się, wziąć dziewczynkę do Kasia. Tam miała być cała nasza wesoła gromada i zabawa do rana! No, dobrze. A gdyby pan poszedł i dał upust swojemu, jak widzę, burzliwemu temperamentowi? Byłyby spazmy, awantury, rozpacz i piekło. A więc nie pozwalało panu na ekstrawagancję i dlatego wysadził pan w powietrze młodą kobietę. Przecież to jest groza. Menufarzyński! Ale to nie wszystko. Porządek. Wychodzę na przykład z domu i zostawiam na biurku bałagan. Ja się w tym bałaganie świetnie orientuję. Wracam i widzę. Wszystko równiutko, czyściutko poukładane. Ale ja już tam nic znaleźć nie mogę. Zaraz. Czy w bibliotece układała pani książki według formatu? Tak. A skąd pan wie? Czy kupowała panu na imieniny krawaty, których pan nie mógł nosić? I właśnie tych krawatów nie uważała za najpiękniejsze? Już naturalnie. Ma pan niezwykłą intuicję. Radziła na przykład, żeby odzwyczaić się od palenia i zamiast papierosów stosować cukierki mięso. Dokładnie. Czy będąc na mieście, nie mógł pan się często dodzwonić do domu? Godzinami, panie sędzio. Godzinami. Zajęte, a tu sprawa pierwszorzędnej wagi. Tak! A ta cholera gada ze swoją kumą, nie? Godzinami o innych babach, jak tamte były ohydnie ubrane! Ile pan ma parowów ja? Panie Nufarzyński. Dwie. No, a ona ile miała? 14. Ile pan siedzi u fryzjera? Nie wiem, no. Golę się sama, strzyżenie trwa z 15 minut. Czy zdarzyło się chociaż raz, żeby nieboszczka siedziała u fryzjera krócej niż 2 godziny? Nigdy. Po 2 i po 3. Ha! Tak on jeździła latem. Polanica z drugiej. Uuu, a zimą co? Zieleniec, nie? I za każdym razem kupa nowych kieceł! I nigdy nie mam co na siebie włożyć! A mówiła, inni mężowie to wszystko jedno, co inni mężowie zawsze byli według niej lepsi, tak? Zawsze. A ja harowałem po 10-12 godzin na dobę! Kompot? Z jabłek. Przez cały okrągły rok. Panie Nufarzyński. Nie zostało panu może jeszcze trochę tego dynamitu? Bo jeżeli tak, to ja bym chętnie, wie pan. Dynamitu już niestety nie mam, ale nie wiem, czy pańska żona znosi cyjanek potasu. Bo jeśli tak, to chętnie służę. Spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku ziemieni i lśni. Aż porywa i rwie, kiedy piękne są się, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Kochane baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu łgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest fat. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedy
jesteś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy. Jedno tylko rozwieje troski twe, kochane baby. Ach, te baby, człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach, te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu łgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat! Cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko zamilkło. Nawet ja, mówiąc adio, ty się śmiałeś do mnie. Ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tyś samochodem przybył raz, a obok ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mojej głowie. Mam takie słabe zdrowie. W sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałaś mnie. O mój wymarzony, tęsknione, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam
i zabierzesz ją jako żonę swą. Hen do pałacu bywam. Tylko deszcz i ciągły plus. I taka chandra się kładzie cholerna na głowę i na serce i na mózg. Już cały dzień taki był i cały tydzień. I będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto, przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto, jeździć nie warto, pobić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto, sprzedać nie warto i kupić nie warto, jedno co warto, to ubić się warto. Przypomina się cholera, dziewczyna. No to co? I znowu bez niej ani róż, ani ona była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już. Podeprzeć głowę rękami obiema. Na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi, że była, że nie. Z tego. A właśnie, że nic. Kochać nie warto,